Dobrze. Dzień dobry. Jak pan mnie przedstawił, nazywam się Joanna Sadowska. Jestem pracownikiem uniwersytetu. Zaproponowany przeze mnie temat wydawał mi się dla państwa ciekawy. Wyszłam z założenia, że będę mówić do osób, które o historii Żydów wiedzą niewiele albo prawie nic. Tak? Tak się domyślam, że uczniowie... A właśnie, skąd państwo są? Okej. Okay. Klasa z różnych klas? Okej. Okay. Aha, czyli w ogóle jeszcze pełnego kursu historii też państwo nie mieli. Czyli wyszłam ze słusznego założenia, że będę mówiła o rzeczach pewnie nowych, tak, dla większości. Stąd może ja tylko uaktywnię lepiej prezentację. Stąd to jest duży poziom ogólności mojej opowieści, bo te 45 minut, które mam, to jest bardzo, bardzo niewiele. Mam nadzieję, że uda mi się państwa zaciekawić tematyką, a jeśli byłyby jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę, może będę potrafiła na nie odpowiedzieć. Wbiłam tutaj samo miasto Białystok na tle Podlasia, bo jak państwu pokażę, Białystok był szczególnie ważnym ośrodkiem w historii Żydów podlaskich. Może zanim ten slajd. Slajdów nie jest wiele, trochę zdjęć przede wszystkim będę mówić. Skąd się wzięli Żydzi w Polsce w ogóle? No wszyscy kojarzą Żydów z Palestyną, bo tam jest ich kolebka, ale już pewnie państwo pamiętają z dotychczasowej nauki szkolnej, że w 70 roku naszej ery Rzymianie zburzyli świątynię. Żydzi zostali wygnani z Palestyny i rozproszyli się po świecie, ale tak głównie to w dwóch kierunkach. Trafili do Europy Zachodniej i do Afryki Północnej. I z Europy Zachodniej przenikali potem na wschód, już w średniowieczu. Prawdopodobnie na ziemiach polskich pojawili się już w XII wieku, zwłaszcza jako kupcy. Organizujący sprzedaż różnych towarów, kiedyś nawet niewolników słowiańskich, to nawet wcześniej niż w XII wieku, a później różnych towarów, czy futer, czy jakichś bardziej zaawansowanych produktów rzemieślniczych w XII wieku i przenikali w ten sposób na ziemię polskie. Natomiast taka systematyczne osiedlanie Żydów na ziemiach polskich zaczęło się w XIII wieku. Do naszego regionu dotarli na początku wieku XVI. Po co Żydzi przybywali tutaj i z czyjej inicjatywy? No to był taki wspólny interes. Z jednej strony społeczność ta poszukiwała, prawda, miejsca do życia, miejsca, gdzie można by skutecznie zarabiać. Zaraz o sposobach zarabiania powiem. Z drugiej strony Żydzi byli potrzebni w sumie młodemu jeszcze państwu polskiemu, a na pewno takiej rozwijającej się gospodarce. Jaka była specyfika gospodarcza tej ludności? Otóż Żydzi po opuszczeniu Palestyny rzadko zajmowali się uprawą roli. Zresztą ziemi im zazwyczaj nie sprzedawano. Później prawo w ogóle zakazywało sprzedaży ziemi rolnej Żydom. Natomiast zajmowali się handlem, zajmowali się pożyczaniem pieniędzy, bankowością, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli. No, kiedyś mówiono lichwą, bo to był wysoki procent. Później także różnymi rzemiosłami. Pewnie mają państwo takie wyobrażenie Żyda szewca, na przykład krawca. To takie wyobrażenie już XIX-dwudziestowieczne. W związku z tym byli głównie ludnością miejską, chociaż osiedlani byli też, czy osiedlali się na wsiach, ale tam wtedy prowadzili młyny, gorzelnie, browary, karczmy, tak? Czyli takie usługi na potrzeby ludności spełniali. Natomiast w Polsce brakowało kupców, brakowało bankierów, brakowało rzemieślników. Mieszczaństwo polskie było słabe. W zachodniej Polsce rekompensowano to ludnością niemiecką, we wschodniej żydowską. Więc to był taki układ win-win. Tak? Ci potrzebowali miejsca do życia, do zarobkowania. Na ziemiach polskich potrzebni byli ludzie niosący
te umiejętności, posiadający te umiejętności. Proszę Państwa, społeczność ta, jak mówiłam, wyemigrowała z Palestyny 2000 lat temu i proszę zobaczyć, że co jest wyjątkowe, że żyjąc w diasporze, czyli w rozproszeniu, tak daleko od tej swojej kolebki, aż do XX wieku, a nie uległa asymilacji, zachowała swoją tożsamość, język, religię, zwyczaje, to było możliwe, to udało się. Jest to niewiarygodne, prawda? Ale udało się dzięki temu, że Żydzi zawsze trzymali się z boku. Starali się świadomie zachować tę odrębność. Strzegli swego języka. To był hebrajski, ale hebrajski był tylko językiem, znaczy tylko, aż może, ale był językiem Starego Testamentu, językiem modlitwy, językiem studiowania wiedzy o Bogu, natomiast nie był językiem dnia dzisiejszego. Językiem codziennym Żydów europejskich był jidysz, oparty na dialekcie niemieckiego, ale z wieloma naleściałościami, czy z hebrajskiego, ale też języków europejskich. I taka ciekawostka, bo Żydzi w jidysz na ziemiach polskich posługiwali się, dopóki tutaj byli, czyli do II wojny światowej. I do języka polskiego, tego codziennego, którym posługujemy się, weszło sporo słów z języka jidysz. Tu wynotowałam te, które Państwo mogą znać. Słyszeli Państwo słowo bachor? To jest słowo z jidysz. Belfer, ciuch, ślamazara, plajta. I ciekawe słowo bałagan, które też jest w hebrajskim. Takich słów jest więcej. Jak ktoś mówi o dziewczynie jakaś siksa, to nie dlatego, że ona niedawno w majtki sikała, tak? Jest taka młoda. Tylko siksa to jest jidyszowe określenie na gojkę. Dziewczynę, nie Żydówkę. Tak? Takie trochę pogardliwe, no bo to taka obca. Tak? W każdym razie Żydzi strzegli swego języka, strzegli religii, strzegli też obyczajów zupełnie innych niż nasze, ale to oddzielenie obyczajowe pozwalało im trzymać się z boku i nie wymieszać się z ludnością chrześcijańską. Na przykład Żydzi świętują szabas w sobotę, tak? To jest dzień święty. Wtedy się nie pracuje. W niedzielę można pracować. I to wystarczy, żeby, prawda, już trudniej było mieszać rodziny. Jedzą zupełnie inaczej. Zasady koszerus, bardzo surowe, nie mam czasu o nich tu mówić, w każdym razie uniemożliwiały Żydowi przyjście na obiad do chrześcijanina, bo nie mógłby tam niczego spróbować, tak? I to są takie bariery, które utrzymywały ludność żydowską w separacji, ale dzięki temu zachowała własny język, kulturę, tożsamość i generalnie organizację swojego życia. Jak widzą Państwo, tutaj napisałam, na Podlasiu Żydzi znaleźli się w 1522 roku, zaproszeni tutaj, to było kilka pierwszych rodzin, które z Grodna zresztą tutaj przyjechały, osiedlili się w Tykocinie, Tiktin. Jak mówiono w języku jidysz. I Tykocin stał się na bardzo długi okres najważniejszą gminą Podlasia. Do dzisiaj jest miejscem, gdzie istnieje jedyna tak dobrze zachowana i utrzymywana synagoga. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję być na jakiejś wycieczce, jeśli nie, to namawiam. O, zresztą mam tutaj, tak wygląda obecnie synagoga na zewnątrz, wewnątrz to jest muzeum, ale jeśli jest potrzeba, tam też odbywają się modlitwy, przyjeżdżają tam Żydzi z całego świata. Tykocin zresztą jest takim miasteczkiem, którego przynajmniej dawny układ, to jest stare zdjęcie, no oczywiście nie XVI-wieczne, tylko gdzieś tam z początku XX wieku, został zachowany. A to zdjęcie z filmu kręconego w Tykocinie, gdzie próbowano odtworzyć życie tej społeczności. Tykocin był jednym ze sztetli. Sztetl to takie określenie na żydowskie miasteczko, znaczy na miasteczko, gdzie Żydzi stanowią większość i nadają charakter temu miasteczku, tak? Które ma synagogę, ma szkołę żydowską i funkcjonuje takim rytmem życia żydowskiego. Proszę Państwa, i praktycznie jakbyśmy spojrzeli na mapę
Podlasia, to każde miasteczko było ośrodkiem osadnictwa i życia żydowskiego. Wymieniłam te Kocin, ale czy Knyszyn, czy Zabłudów, Zambrów, Sokółka, Bielsk, Brańsk, no właściwie w każdym takim miejscu większe bądź mniejsze grupy Żydów się osiedlały i żyły, bo to miało uzasadnienie. Tak? Było to potrzebne. O tutaj poszukałam miejsc, gdzie się jeszcze zachowały synagogi. Synagogi to są żydowskie domy modlitwy. To nie są dosłownie świątynie, bo to są też miejsca spotkań, czasami nawet takich świeckich. I każda społeczność żydowska starała się mieć przynajmniej jedną taką synagogę. One może mniej architektonicznie wyróżniają się z obrazu niż kościoły czy cerkwi, bo nie mają wież chociażby. Tak? Często to były zresztą zwykłe skromne domy. Ale takich parę piękniejszych Państwu pokażę. To jest ta zachowana w Orli, we wschodniej części naszego województwa. Niezachowana, przepiękna była drewniana w Zabłudowie, w Krynkach, bardzo, bardzo zniszczona. No tutaj nie pokazałam na tych zdjęciach białostockich synagog, ale mamy Galerię Slędzińskich, która się mieści. Tutaj pokazuję na panią, bo pani parę słów powie. Pani jest z Galerii Slędzińskiej przy ulicy Waryńskiego, dawna synagoga Cytronów. Przy Polnej przebudowana, ale jakoś tam zachowana. No i przy Branickiego zniszczona synagoga, która ma być odbudowywana. Proszę państwa, i proszę zobaczyć, znalazłam tutaj taką mapkę z XVIII wieku i na tej mapce widać, że województwo podlaskie należało do jednych z województw z większym odsetkiem ludności żydowskiej, że było jej tutaj dużo. W Białymstoku samym Żydzi pojawili się w XVII wieku, kiedy Branicy tworzyli miasto, tak, i spełniali tę samą rolę jak w innych ośrodkach, czyli przede wszystkim handlem, pożyczaniem pieniędzy i jakąś drobną wytwórczością się zajmowali. Historia nabrała przyspieszenia, jeśli chodzi o dzieje Żydów w tym regionie w XIX wieku. Myślę, że Państwo już kojarzą, że XIX wiek, który z przyczyn politycznych był tak tragiczny dla Polaków, tak? Bo to jest okres, kiedy nie było państwa. Tragiczny dla rozwoju kultury, tak? Dla losów zresztą wielu ludzi. Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, był okresem przyspieszenia. To jest modernizacja, powstaje przemysł, powstają miasta, rozpędza się ta machina gospodarcza europejska. I na ziemiach polskich też tworzono różnego rodzaju fabryki, a związek polityczny z Rosją był dla gospodarki szczęśliwy. W tym sensie, że tak jak teraz i wtedy Rosja, potężny, ale słabo rozwinięty gospodarczo kraj, była gigantycznym rynkiem zbytu. I właściwie co się nie wyprodukowało, to w Rosji można było sprzedać. Dzięki temu lokowano na ziemiach polskich fabryki. U nas akurat włókiennicze wełnę tutaj produkowano. Nie to, żeby tutaj jakieś stada owiec były wielkie, tak? ale można było dostarczać surowiec. Były rzeki, gdzie można postawić, bo kiedyś produkcja wełny wymagała wody. Byli ludzie do pracy, tak? I potem można było na wschód ten towar sprzedawać. Czemu, albo jeszcze zaraz, zanim wyjaśnię, czemu o tym mówi, to jeszcze wyjaśnię, dlaczego tę mapę pokazuję. Paradoksalnie dla Białostocczyzny, samego Białegostoku, takim, no nie chcę powiedzieć szczęśliwym, bo to przez gardło nie przejdzie, ale takim korzystnym zbiegiem wydarzeń było to, że Białystok, proszę zobaczyć, był praktycznie na granicy Królestwa Polskiego, a Cesarstwa. Królestwo Polskie to ta bardziej autonomiczna część zaboru rosyjskiego. I kiedy po powstaniu listopadowym car chciał ukarać Polaków z Królestwa za bunt, rozumiejąc związki gospodarcze, ukarał, wprowadzając barierę celną.
na granicy między królestwem a cesarstwem. To oznaczało, że już się nie będzie tak opłacała produkcja w Królestwie Polskim, bo żeby sprzedać coś do Rosji, trzeba było uiścić ogromne cła. I w tej sytuacji wielu przemysłowców z centralnej Polski, z Warszawy, Łodzi, Żyrardowa, zaczęło przynosić swoje fabryki włókiennicze tuż za granicę. Najbliżej jak się da, ale tam, gdzie już była właściwa Rosja. Cesarstwo, czyli do Białegostoku, do Supraśla, Wasilkowa, Choroszcz. I wtedy do Białegostoku i tutaj napływają po pierwsze, napływają przemysłowcy, fabrykanci i niemieccy i żydowscy przede wszystkim. Tak? Białystok zaczyna być zwany Manchesterem Północy, jako właśnie takie miasto włókiennicze, przemysłowe, a za właścicielami fabryk podążają ludzie, którzy szukają w nich pracy. I wtedy napływa do miasta liczna rzesza ubogich, żydowskich mieszkańców, którzy zostają pracownikami tych fabryk. Ze względu na organizację pracy, no łatwiej Żydowi pracować u Żyda, chociażby, no chodzi o ten szabas, tak, o rytm dnia, też o inne święta, pomijając już wszystkie inne kwestie. Doszło do tego jeszcze jedna kwestia. A w cesarstwie rosyjskim, już od czasów Katarzyny, rozgrywano sprawę żydowską. Ja nie będę w to wchodzić, bo to jest skomplikowany i taki z boku temat. W każdym razie od czasów Katarzyny Żydom z Rosji kazano przenosić się do zachodniej części imperium. I tutaj mamy ten pas, Królestwo Polskie właśnie, Białystok i tak dalej, wyrzucając ich z dalej na wschód położonych terenów. No mówię, to była polityka wewnętrzna, no niby ubawa przed konkurencją, ale to trochę bardziej skomplikowane. Jeśli ktoś z Państwa widział kiedyś Skrzypka na dachu, polecam, taki wspaniały musical, no, tam jednym z motywów najbardziej dramatycznym jest właśnie wyrzucenie ludzi na fali tych wysiedleń. I w każdym razie ci wysiedleni z głębi Rosji, Żydzi, chcą czy nie chcą, trafiają na ziemię polskie i między innymi do Białegostoku. I teraz proszę zobaczyć, czy to tych miast okolicznych. Tutaj się powstają fabryki i potrzeba ludzi, a tutaj są ludzie wyrzuceni, tak? I znowu mamy koincydencję tych dwóch sytuacji i miasto, zwłaszcza Białystok, przyjmuje coraz więcej Żydów. Mówili o sobie Białystokers. Białystoker to jest widzisz, czyli białostoczanin, tak? Ale to brzmienie oznacza białostockiego Żyda. Mieli swoje dzielnice, nieistniejące już obecnie, zaraz powiem, co się z nimi stało, ale jesteśmy na terenie takiej dawnej żydowskiej dzielnicy. Dalej w stronę Młynowej były Hanejki. Taka uboga dzielnica żydowska, ale też tu przy Suraskiej, Szulchow, trochę zamożniejsza i generalnie sporo Żydów mieszkało w centrum miasta. Pokazywałam Państwu wcześniej te pałace żydowskich fabrykantów, ale w większości to byli tacy ludzie jak na tym zdjęciu. Ubodzy robotnicy, kupcy, tragarze, różnych zawodów się imali. Nie pokazywałam tych pałaców, to teraz pokazuję, już nie pamiętałam kolejności slajdów, tak? To są pałace właścicieli fabryk. A proszę zobaczyć, tutaj te dane, może one nie są w 100% pewne, trochę o nie się kłócimy, ale to nie ma w tej chwili ogromnego znaczenia. W każdym razie pod koniec XIX wieku, 1895 rok, kiedy próbowano obliczyć liczbę ludności, Żydzi stanowili ogromną większość mieszkańców Białegostoku. 63%, do niedawna ja sama posługiwałam się cyfrą powyżej 70%, bo tak niektóre materiały podawały, ale mniejsza o to. Większość mieszkańców Białegostoku
to była ludność żydowska. Rządzili wtedy w mieście Rosjanie. Do tego było trochę Niemców, więc Polacy byli w mniejszości. Także Żydzi wtedy uważali, że Białystok jest żydowskim miastem, tak? Nie dostrzegając trochę tej innej części ludności, ale byli do niego bardzo przywiązani. Co ciekawe, do dzisiaj w świecie żydowskim, mam na myśli, no zwłaszcza diasporę, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych na przykład, większość Żydów słyszała o Białymstoku, bo zapamiętano, żeby to był taki ważny ośrodek. To nie tylko miejsce zamieszkania, ale rozwoju kultury i generalnie żydowskiego życia. O właśnie, tutaj mam parę zdjęć, takie znalazłam gdzieś, to skopiowałam, białostockie synagogi. W większości nie istnieją. Chciałam zwrócić uwagę Państwu na tę synagogę. Zaraz ją pokażę. Synagoga wielka, zbudowana na początku XX wieku. Tu przy Suraskiej była w głębi. Tam jest budynek PZU. Co tam się mieści? Drogeria Natura, kojarzą Państwo? Jest tam taki wjazd i w głębi. Jest tam w tej chwili pomnik. To była największa synagoga w tym mieście. Niektórzy pisali, że w Białymstoku było 100 synagog. Pewnie to jest przesada, na pewno nie były to synagogi sensu stricte, ale policzone łącznie z jakimiś takimi miejscami spotkań, modlitwy, no ale to pokazuje, nawet jeśli to jest przeszacowane, tak pokazuje siłę tej społeczności. A właśnie, to jest ta synagoga wielka przy Suraskiej, już częściowo Żelbetonowa, bo dopiero w XX wieku taka wielka synagoga była zbudowana. O, chciałam zwrócić jeszcze uwagę na tę postać. W Białymstoku w 1859 roku w żydowskiej rodzinie urodził się Ludwik Zamenhof, przyszły wybitny okulista, co ciekawe, ale człowiek, który doświadczając życia w wielokulturowym mieście, ale w mieście, gdzie było wiele napięć właśnie na tym podłożu narodowym i między władzą i mieszkańcami, między mieszkańcami, między sobą, uznał, że nie chce takiego porządku świata i zamarzyło mu się społeczeństwo bardziej zintegrowane. I Zamenhof wymyślił język esperanto. Nie wiem, Państwo słyszeli o tym języku? Taki bazujący na włoskim, bardzo prosty, podobny do wielu, prawda, europejskich, zwłaszcza Europejczykom prosty, tak, bo używający wielu słów z tych języków, z prostą gramatyką, który miał być językiem międzynarodowym i no, myślę, że nie muszę tłumaczyć, jaką rolę mógł odegrać. Nigdy tej roli nie odegrał, w tej chwili taką rolę odgrywa angielski, ale fakt, że to z Białegostoku pochodził pomysłodawca tej idei, no sporo mówi o tym, tak, jak ci ludzie żyli, co czuli przede wszystkim, tak, i czego im brakowało. Może przede wszystkim to, oczywiście mamy ulicę Zamenhofa w Białymstoku, tutaj pomnik Zamenhofa jeszcze w tej wcześniejszej lokalizacji. A muszę tutaj wspomnieć też o takich cieniach. W 1906 roku doszło w Białymstoku do pogromu Żydów, czyli takiej napaści na Żydów, kiedy zginęło kilkadziesiąt osób. Tyle, że, i to mówię nie z jakiegoś takiego fałszywego patriotyzmu, ale to jest efekt badań naukowych. Fala pogromów, które przetoczyły się wtedy z cesarstwie, w tej zachodniej części Cesarstwa Rosyjskiego, była sprowokowana przez policję carską. Oni po prostu, jak Państwo pewnie wiedzą, to już jest 11 lat przed upadkiem tego państwa. Tam było tyle napięć, że ta tajna policja i inne służby szukały sposobów na rozładowanie. I takie poszczucie ludzi jednych na drugich często jest takim sposobem na rozładowanie emocji, skierowanie uwagi gdzie indziej. I ten pogrom ewidentnie był zorganizowany przez rosyjskie
służby. Zresztą to one stworzyły chociażby taką fałszywkę protokołu mędrców Syjonu, która miała służyć za taki dowód o spisku żydowskim i do dzisiaj przez takich światowych antysemitów jest uznawane za tego dowód. Niewielu Białostoczan do tego się przyłączyło, ale niestety byli tacy. Uważa się, że to jakieś niziny społeczne, tak? Ale to takie smutne wydarzenie, które położyło się cieniem na tej wspólnej historii. I przyszła druga Rzeczpospolita. Proszę Państwa, niekoniecznie przez Żydów wyczekiwana. Większość z tych Żydów Polski nie znała. Przybyli tutaj, kiedy Polski nie było, kiedy rządzili Rosjanie. Rzadko znali ci ludzie język polski, ale byli przywiązani do swoich miast. I tutaj pozostawali, tak? I te 40 tysięcy Żydów mniej więcej, które zamieszkało czy żyło w mieście pod koniec XIX wieku, mniej więcej żyło tutaj do II wojny światowej, przybywało Polaków, więc ten odsetek Żydów malał. O, tutaj takie charakterystyczne zdjęcie, białostocki ratusz, który, jak może Państwo słyszeli, nigdy nie pełnił tak naprawdę funkcji ratusza, czyli nigdy nie był siedzibą władz miasta, natomiast był otoczony żydowskimi kramami. W tych sklepach żydowskich kupowali wszyscy, nie tylko Żydzi, no zwłaszcza ubożsi mieszkańcy miasta. Co ciekawe, w ogóle żydowski handel był bardzo wygodny dla chrześcijan, zwłaszcza we wsiach, no bo Żydzi handlowali w niedzielę, tak? Mieli zamknięte biznesy w soboty. Natomiast polski chłop jechał do kościoła w niedzielę i po kościele mógł sobie zrobić zakupy. I to była też taka bardzo wygodna, no w sumie zbieg okoliczności, tak, bo nie z powodu handlu wymyślono te zasady religijne, ale w tym momencie było to wygodne. Proszę Państwa, w Białymstoku ukazywało się wiele żydowskich gazet, Białystoker Stimme, Białystoker Arbeit chociażby. No, nie potrafię tego przeczytać. To są litery alfabetu jidysz, takie mniej więcej jak zapisuje się alfabet hebrajski. No, normalne gazety, prawda, treść ich była podobna jak treść gazet polskich, jak Państwo widzą, z ogłoszeniami, reklamami i takim śledzeniem bieżących wydarzeń. Działało szereg instytucji społecznych, samopomocowych. Tu mają Państwo karetki pogotowia, takiego towarzystwa Lina z Hacedek, jeśli to się tak czytało. Opieką zdrowotną zajmujące się. Żydowski klub sportowy, Maccabi, zresztą nie jedyny w Białymstoku. No i żydowska kultura. Rozwinięta, znana w Europie. Teatr Palace, który wystawiał nie tylko żydowski repertuar. Nie ma tego budynku. Był za pałacykiem ślubów przy Kilińskiego, od bliżej alei, której wtedy nie było, tak? Mniej więcej. No i Nora Ney. Nie zapisałam w tej chwili, jak ona się... Może pani wie, jak się nazywała? Sonia Neyman. Urodziła się w Białymstoku, zrobiła karierę aktorską w Stanach. W Stanach Zjednoczonych, ale w dobie kina niemego. Kiedy skończyło się kino nieme, Nora Ney, prawda, jej gwiazda przygasła. Ale jedna z naszych dum, tak jak Zamenhof ma swoją ulicę, tak Nora Ney ma swoją ulicę w Białymstoku, acz jest to malutka uliczka, zresztą nie tak dawno jej imieniem została nazwana, od ulicy Skłodowskiej przed Książnicą Podlaską. Jedna z takich uliczek wchodzących w osiedle nosi imię Nory Ney.
Także proszę Państwa, oczywiście żydowskie szkoły. Było ich bardzo wiele. Żydzi byli społecznością dobrze wykształconą, choćby dlatego, że byli społecznością miejską, że zajmowali się profesjami, które wymagały umiejętności czytania, pisania, liczenia, a może i wiedzy o świecie. Ich religia też wymagała pewnej biegłości w czytaniu. Białostoccy Żydzi i generalnie Żydzi na Podlasiu byli postrzegani jako ci, którzy się słabo asymilowali czy słabo polonizowali. Oni byli na tyle silni, na tyle silną mieli właśnie tą swoją społeczność, że te interakcje z Polakami często polegały na jakichś takich sprawach codziennych, tak, biznesowych i tak dalej. Natomiast byli właściwie samowystarczalni, jeśli chodzi o sprawy kultury, edukacji i tak dalej, chociaż były też i państwowe szkoły dla ludności żydowskiej, byli też i żydowskie dzieci, które chodziły do polskich szkół, to nie było wykluczone. Natomiast mówię, ta społeczność była taka bardzo jidyszowa, tak? Pilnująca swego języka, swojej tradycji. Ale tak z ulgą możemy powiedzieć, że na Białostoczyźnie, nawet w trudnych pod tym względem latach 30. XX wieku, nie dochodziło. Znaczy w samym Białymstoku tutaj władze pilnowały, nie było jakichś takich ostrych napięć. Napięcia to były, może incydentów, tak? Jakichś pogromów i tak dalej. Tego już w międzywojniu tutaj nie było. Proszę Państwa, i wybucha druga wojna światowa. Jak myślę, już pewnie Państwo wiedzą, Białostoczyzna doświadczyła dwóch okupacji, bo najpierw w 1939 roku to weszli Sowieci i dopóki kolaborowali czy współpracowali z Hitlerem, tak, to tutaj byli, dopiero w 1941 roku to weszli Niemcy. I to jest ciekawa historia, kiedy właśnie dzielono te ziemie polskie na okupację niemiecką i sowiecką. Na Białostoczyznę przybyło, niektórzy mówią, że nawet 200 tysięcy ludności z tej zachodniej części, tych, którzy uciekali przed Niemcami. I to byli głównie Żydzi, choć nie tylko. Też i polscy komuniści, i też inni Polacy, tak? Ci, którzy uważali, że hitlerowcy są największym zagrożeniem, w przypadku Żydów, którzy jeszcze nie mogli się spodziewać Holokaustu, ale przeczucie dobrze im mówiło. I wtedy liczba żydowskich mieszkańców Białegostoku wzrosła dwukrotnie. Taka ciekawa sytuacja. Oczywiście zrobiło się bardzo, bardzo ciasno. Jest sporo emocji, dyskusji o tym, jak Żydzi przejmowali władzę radziecką. Na pewno przychylniej niż Polacy. Tak? Bo władza radziecka obiecywała równouprawnienie dla Żydów. Wielu Żydów znało rosyjski z czasów jeszcze cesarstwa. Polska nie była dla nich aż tak ważna jak dla Polaków. Białystok był ważny, swoje miasto. Acz wielu się potem srogo rozczarowało. Wywózki na Sybir objęły tak zwaną burżuazję żydowską. Tak, ci, którzy byli wrogami klasowymi z punktu widzenia władz radzieckich, byli karani bez względu na to, czy byli Polakami, czy Żydami. Wielu Żydów też straciło swoje miejsca pracy, bo oni mieli własne sklepy, własne warsztaty. W państwie komunistycznym zabierano to im, tak, a przynajmniej włączano pod zarząd. Tak czy inaczej, życie pod, czy ucieczka spod okupacji hitlerowskiej, pod sowiecką, ocaliła życie wielu ludziom. Bo co by ludzi nie spotkało pod okupacją sowiecką, to na ogół było to i tak mniejsze nieszczęście, czy mniejszy problem, niż to, co się wydarzyło pod okupacją hitlerowską. Niemcy tutaj weszli w czerwcu 1941 roku, przypomnę, 22 czerwca 1941 roku Hitler zaatakował Związek Radziecki. 27 czerwca Niemcy byli w Białymstoku. I pierwsza rzecz, którą zrobili, postępując w ogóle wyjątkowo brutalnie, w innych miastach, na innych ziemiach tego nie było, pierwszego dnia
800 mężczyzn i chłopców spędzili do tej wielkiej synagogi, którą Państwu pokazywałam, i podpalili paląc je żywcem. Ponad 1000 osób prawdopodobnie jednocześnie rozstrzelali na ulicach miasta. Z takim weszli, nawet nie wiem, jakich słów użyć tutaj, tak? Z takim taki bardzo mocny akcent, zastraszając ludność oczywiście, bo to musiało gigantyczne wrażenie zrobić. Podpalili synagogę i na tym zdjęciu widać, to sami zrobili to zdjęcie lotnicze i widać, jak płonie synagoga, a że wokół były drewniane domy, poszły z dymem dwie wielkie żydowskie dzielnice, Hanajki i Szulchow, które nigdy już nie zostały odbudowane. O, tutaj widać żelbetową, podtopioną kopułę synagogi i odtworzono, tak dzisiaj wygląda, że przypomina to pomnik, prawda? Bo artysta odtworzył tę kopułę. Proszę zobaczyć, to Morze Gruzów, a jesteśmy w centrum Białegostoku. To są te zniszczone dzielnice, których już nie odbudowano. Tu zdjęcie tych dzielnic już po uprzątnięciu gruzów, ale proszę zobaczyć, nie ma domów. Gdzieś tylko zarysy fundamentów. Jesteśmy w tym miejscu. Park centralny, który jest naprzeciwko naszego wejścia, to jest dawny cmentarz żydowski, cmentarz rabinacki, zresztą bardzo, bardzo stary, zniszczony wtedy, potem uprzątnięty, czyli zebrane zostały macewy, kilka z nich nie tak dawno wyciągnięte, tam bliżej Teatru Lalek mogą Państwo znaleźć, kilka wyjętych macew, które mają przypominać, że to jest miejsce cmentarza. Większość pewnie jednak tam ciągle leży. Warto wiedzieć, jak tam się chodzi, że jest to miejsce cmentarza, najpierw żydowskiego, dalej zresztą był prawosławny, ewangelicki, to w ogóle takie specyficzne miejsce. A tutaj mamy już nadpaloną synagogę, a tutaj miasto z tą rozebraną częścią w okresie okupacji. I od razu w 1941 roku Niemcy przystąpili do dalszych etapów realizacji swojej polityki, powtarzając to, co zrobili wcześniej w Generalnym Gubernatorstwie, tylko teraz w takiej przyspieszonym tempie. Żydów umieszczano w gettach. Getto to stare słowo oznaczające żydowską dzielnicę już w średniowieczu, tylko kiedyś Żydzi sami się osiedlali w gettach. Jak mówiłam, żyli w takim oddzieleniu, bo to wybierali, tak? Teraz nie mieli wyboru, to były wyznaczone obszary w miastach, czy nawet we wsiach, bo też takie getta się zdarzały, gdzie ich osiedlano, przeważnie dramatycznie stłoczonych. Nie wolno było im mieszkać poza gettem, na teren getta nie można było wchodzić innym ludziom. No z tych 90 gett większość była niewielka, to były nawet takie kilkuset osobowe. W miastach, im większe miasto, to było większe. Największe było białostockie, na nim się skupię, ale na przykład w Łomży było 10-tysięczne getto i tutaj udało mi się znaleźć z niego na zdjęcie. W Krynkach 5-tysięczne, ale były i w Zabłudowie, i w Orli, i w Jasionówce nawet. No właściwie w każdym miasteczku żydowskim getto się znalazło. Getto w Białymstoku jednorazowo prawdopodobnie mieściło 40 tysięcy ludzi. W sumie przewinęło się przez nie więcej, mówi się, że 50 tysięcy, bo jedni umierali, byli wywożeni, przywożono nowych. Te liczby nie są pewne, nie są precyzyjne, ale było gettem dużym. Tu widzą Państwo bramę, która jest bardzo blisko nas. Teraz proszę sobie wyobrazić, mamy cerkiew i wlot ulicy Malmeda. To jest właśnie wlot ulicy Malmeda, wtedy jeszcze zwanej ulicą Kupiecką. I tutaj była jedna z bram getta. Tu widzą Państwo ludzi wpuszczanych, bo część Żydów pracowała poza gettem, ale to nie było swobodne poruszanie się. Zaraz pokażę granice getta, bo warto, aby białostoczanie je znali. Mniej więcej od Lipowej, tylko bez pierwszego
rzędu tych takich, szeregu tych kamienic najładniejszych, tak, przy samej ulicy, ale od drugiego rzędu zabudowy. Sienkiewicza szła granica, mijając Jurowiecką i do ówczesnej Poleskiej, ona trochę inaczej biegła, do Jagienki. Nie wiem, czy Państwo znają tę ulicę, jeśli ktoś tam mieszka w tamtej części, to zna. I do Poleskiej. Mniej więcej tak, to jest kilometr kwadratowy. Więc ciasnota wielka, zwłaszcza, że tutaj w środku był teren niemieszkalny, teren fabryczny. Tutaj się mieściły fabryki włókiennicze. Żydzi w getcie pracowali, musieli pracować i chcieli pracować, bo to był warunek otrzymywania kartek żywnościowych. Już muszę przyspieszyć. Proszę Państwa, na Białostoczyźnie getta nie istniały długo. W 1942 roku w ramach akcji Reinhardt zaczęto likwidację getta. Likwidacja getta, tak to brzmi niewinnie, tak? Ale to oznaczało, że ludzi wywożono do obozu śmierci zazwyczaj. Czasami jeszcze przejściowo do innych gett, ale finalnie do obozów śmierci. I w listopadzie 1942 roku zlikwidowano prawie wszystkie getta w województwie, w regionie, w Becyrk Białystok, poza Białymstokiem. Getto białostockie istniało dłużej dzięki produktywizacji, właśnie dzięki temu, że tutaj wytwarzano dużo, czy tkanin, czy butów, czy nawet, proszę Państwa, to jest taka ciekawostka, nawet grupa malarzy tutaj sporządzała bardzo dobre kopie obrazów uznanych malarzy. Oczywiście to było zorganizowane przez Niemców, po to, aby być potrzebnym. Tak? Dopóki człowiek był potrzebny, miał szansę na przeżycie. No, okazało się to złudne, tak? Bo ta ochrona działała do 1943 roku tylko. W 1943 roku w dwóch etapach likwidowano białostockie getto. Pierwszy etap to luty 1943 roku i z nim wiąże się historia Itzhaka Malmeda. O nim mówię, bo jest patronem ważnej ulicy, tak? Śródmiejskiej. Malmed w odruchu obrony przed aresztowaniem, a wiadomo, że to miało się skończyć rozstrzelaniem bądź wywózką, oblał gestapowca, to chyba był gestapowiec, w każdym razie hitlerowca, oblał kwasem solnym, ten wystrzelił w niekontrolowany sposób serię z pistoletu, jeszcze zastrzelił kolegę. W odwecie za ten akt obrony Niemcy zaczęli mordować innych mieszkańców getta. No i podstawowa wersja tej opowieści, bo dokładnie jej nie znamy, jest taka, że Malmed oddał się w ręce Niemców, aby powstrzymać te dalsze konsekwencje i został zamordowany. Jest na jednym z budynków przy Malmeda taka pamiątkowa tablica, która to pokazuje. To jest taki symbol oporu. Do ostatecznej likwidacji getta doszło w sierpniu 1943 roku. Wtedy już część mieszkańców, zwłaszcza młodych, była przygotowana do stawienia oporu, ale to, no, po pierwsze, bardzo niewielka część. Poza tym opór ten nie miał na celu, nie miał szans zwycięstwa. No, nikt nie mógł myśleć, że się uda pokonać Żydów. Chodziło o to, żeby zrobić jak najwięcej zamieszania i pozwolić jakiejś grupie ludzi, możliwie dużej, uciec. Białystok kiedyś był mniej rozległy, blisko był las. Ucieczka do lasu mogła ocalić im życie. No i też chodziło o taką postawę, tak? Umierania nie bez walki. I około 200 osób stawiało opór. Nazwano to później powstaniem. No to pytanie, czy... No dobrze, zapamiętaliśmy to jako powstanie w getcie białostockim. To były walki właściwie jednego dnia, chociaż potem jeszcze się zdarzały strzały, jeszcze ludzie się ukrywali, jeszcze próbowali się bronić i tak naprawdę aż do zimy wyciągano ludzi z piwnic. Tutaj mają Państwo na ciemno zaznaczone tereny, gdzie te walki trwały. Tam raczej były domy jednorodzinne i tam łatwiej było ten opór stawiać. Proszę Państwa, i tak skończyła się historia białostockiego getta. Innych już nie było. Trochę ponad pół roku później weszli tutaj znowu Sowieci i dla Białostoczyzny skończyła się II wojna światowa. Liczby, które to pokazuje, są bardzo takie
niepewne, tak, ale pewnych chyba nigdy się nie dowiemy. Prawdopodobnie na terenie samego miasta przetrwało z 40 tysięcy Żydów, którzy tu byli i żyli w getcie, 84 osoby. Gdzieś w piwnicach, na aryjskich papierach, czyli udające Polaków, przez kogoś przechowane, w jakichś jamach, tak? W całym województwie prawdopodobnie około 1000, głównie na wsi. Gdzieś pod stodołą u chłopa, albo w takich grupach przetrwania w lesie, w oddziałach partyzanckich. Społeczność żydowska Białostoczyzny, Podlasia przestała istnieć, bo cóż to jest 1000 osób. Proszę Państwa, po wojnie starano się zachować pamięć tych, którzy tutaj żyli, walczyli i zginęli, i utworzono cmentarz, tak zwany gettowy, bo chodziło o ludzi, którzy żyli w getcie przy ulicy Żabiej. On nawet w pewnym momencie był taki dosyć efektowny. Potem w latach 70. został zniszczony, ale dziś jest zaznaczony. Tak, nie ma tam grobów, ale są pomniki. Myślę, że Państwo byli w tym miejscu. Jeśli nie, warto zobaczyć tam za Aleją Piłsudskiego w stronę Poleskiej. Tam ten cmentarz skromny jest. Tu już nie mam czasu opowiadać o tym, jak przeżyli Żydzi. W każdym razie, a nigdy społeczność lokalna żydowska nie została odbudowana. I nawet kiedy przyjeżdżali tutaj ludzie ze wschodu, ci, którzy kiedyś uciekli na wschód, po wojnie przyjeżdżali. Albo Żydzi na przykład z Wilna, Grodna i innych miast zajętych, które teraz już były Związkiem Sowieckim, to mimo wszystko oni tutaj nie pozostawali. Jechali dalej. Nawet Białostoczanie tutaj żydowscy nie zostawali. Dlaczego? Mówili, nie chcemy mieszkać na cmentarzu. Każdy kamień tu przypomina rodzinę, którą straciłem. Całe życie, które straciłem, tak? Jak mam żyć sam nadal, bo przeważnie ludzie zostawali w pojedynkę, to wolę gdzieś w innym miejscu zaczynać od nowa. Inna sprawa, że Białystok był wyjątkowo bardzo zniszczony, centrum w 80%, ale Łomża na przykład podobnie, tak? Więc tutaj nawet nie było już tych domów. Często w domach Żydów mieszkały już polskie rodziny. I powodowało to szereg napięć. I prawie wszyscy białostoccy Żydzi wyjechali. Została garstka, kilkaset osób, jeszcze w takim beznadziejnym, bezsensownym akcji w 1968 roku. 100 Żydów wyjechało z Białegostoku. To nie była akcja żydowska, to było polskie władze. Znowu chcąc coś załatwić ze sobą, ze społeczeństwem, dzisiaj nie rozumiemy, jaki to sens miało. Wszczęły na gądkę antysemicką. 13 tysięcy ludzi wtedy wyjechało z Polski, 100 osób z Białegostoku i wtedy już naprawdę nikogo nie było. Ostatnie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, które miało jeszcze jakieś miejsce spotkań, coś robiło, zostało zlikwidowane i dzisiaj już praktycznie nie ma nikogo. Ci Żydzi, którzy w Białymstoku czasami są, mieszkają, tak, to są napływowe osoby. To nie jest ta tradycja białostocka, choć często ją pielęgnują. A tutaj taka ciekawostka. Grupa białostockich Żydów, którzy wyjechali, bo powiedziałam, że wyjeżdżano z Białegostoku po wojnie, nie mówiłam dokąd. Najpierw najczęściej na ziemię tak zwane odzyskane, do zachodniej Polski, gdzie wszyscy byli z zewnątrz i można było życie zacząć od nowa, ale w efekcie jednak za granicę, bo okazało się, że powojenna Polska nie była miejscem dla Żydów. Najchętniej do Izraela, jeśli była taka możliwość, bo to nowo powstałe wreszcie państwo żydowskie. I grupa osób dawnych Białostoczan, którzy w czasie wojny, po wojnie znaleźli się poza krajem, założyła w Izraelu, na przedmieściach Jaffy, osiedle zwane Kiryat Białystok. To jest jedyna taka sytuacja, kiedy w Izraelu nazwano miejscowość od nazwy starego miasta w Polsce. Bardzo często był odruch przeciwny. Ludzie chcieli zapomnieć ten okres diaspory, rozproszenia, Holokaustu, tak? Zacząć od nowa. Natomiast to wspomnienie o Białymstoku było na tyle pozytywne, bo tutaj się dobrze żyło, tak? Tu można było pracować, uczestniczyć w kulturze. To było silne, bardzo takie skonsolidowane środowisko, że tę pamięć nieśli, założyli ten Kiryat Białystok. Dzisiaj został wchłonięty przez
miasto rozrastające się wokół, ale są tam już przebudowane domki, domki kolonistów i żyją jeszcze potomkowie dawnych Białostoczan. Kiryat budowano trochę też z takich składkowych pieniędzy, bo dyskutowali Żydzi po wojnie, czy w Białymstoku budować pomnik poległych Żydów, czy dać na budowę siedziby nowej Żydów w Białymstoku. I ten drugi wątek zwyciężył. Proszę Państwa, uważam, że mieszkańcy Podlasia Białegostoku powinni mieć świadomość, że żyjemy w mieście, które w pewnym momencie było w większości miastem żydowskim. I wiele obiektów tutaj ma tą żydowską historię. Tutaj pokazuję Państwu te, które przetrwały, choćby przebudowane, dawna szkoła żydowska Tarbut. To jest synagoga przepięknej, przebudowana. Tutaj mamy pałacy, które Państwu pokazywałam i wreszcie to zdjęcie ratuszu. To jest okładka folderu od Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego. Ten szlak jest oznaczony w terenie. Przy budynkach są tabliczki, gdzie jest trochę informacji o tym, co to za miejsce. Warto przy okazji czy jakiejś szkolnej wycieczki, czy chociażby prywatnego spaceru to zobaczyć. To jest taka ciekawa historia. Dzisiaj taka się wydaje abstrakcyjna, prawda? Bo dotyczy świata, który już nie istnieje. Wiem, że przyjezdnych do Białegostoku, gdybyście Państwo mieli jakieś gości, to takie historie interesują, bo to jest coś już dzisiaj dosyć niezwykłego. Istnieją w naszym mieście instytucje, które wśród swoich zadań mają pielęgnowanie tej pamięci. Właśnie przyszła tutaj pani z Galerii Slędzińskich, która mieści się w synagodze Cytronów i takiej chce pani parę słów też. A, potem. Dobrze. W każdym razie to tyle, no trochę przyciągnęłam, ale nie tak mocno. Czy Państwo chcieliby się czegoś dowiedzieć, to proszę. Zachęcam do zainteresowania się tą sprawą, bo ja tak się bardzo prześlizgnęłam, upraszczając całą historię. Nie wszystko nie wiemy, ale sporo wiemy. Sporo książek, są nawet filmy na YouTubie nakręcone, gdzie się próbuje odtworzyć to życie, albo zbierano relacje świadków, czy z II wojny światowej, czy przedwojennej, czy o wizytach dawnych mieszkańców Białegostoku w powojennym Białymstoku. To są wszystko takie no, sentymentalne, ciekawe, ale ważne historie. No to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę.